Cześć, z strony Janki, witam was na kanale Dirt It More. Zaczynamy ostatni dzień baladę. Jezus Maria, ale się będzie działo. Podsumujemy dzisiaj troszeczkę, jak wyglądał cały wyjazd i postaramy się spędzić ten dzień najaktywniej, jak się tylko da. Piotr już tryska energią. Tak. Natalia też. Ja mam jajeczko. Dzisiaj lecimy na naszą pobliską górę Calamoro. Rowery nocowały dzisiaj w samochodzie. Przypięte kryptonitem, bezpieczeństwo przede wszystkim. Po dojechaniu pod górę plany lekko się zmodyfikowały. Wygląda na to, że lekko zaczyna padać, a będzie padało pewnie mocniej, ale że mamy ostatni dzień, to nie odpuszczamy. Mamy dzisiaj do zrobienia 1000 metrów przewyższenia. Wjedziemy sobie na górę 2,5 raza, Natalia 1,5. Ja przy okazji sobie zamknę 7,5 tysiąca metrów przewyższenia w lutym. Piotrek sobie najbardziej jara się podjazdami, to jest jego nowy konik. Mój koń. Pierwszy przystanek, widać pięknie morze, czasem nawet widać Afrykę. No myślę, że jesteśmy spokojnie ponad połowę albo połowę. Jak Natalia, jara się podjazdami? Uphill to jest twoje życie? Uphill for life, for fans, for fame. Ale ładne chmury tutaj w tym GoPro są. Udało się, dzielni endurowcy jechali na górę. Natalia oczywiście tutaj internety robi, proszę sprawdźcie sobie koniecznie Instagram Natalii. Widoczek już mocno zasejwowany. Za każdym razem się jaram, jak tutaj patrzę. Tak samo jak w Kluszkowcach, jak na Żarze, jak w Francji, Logangu. Takie widoki, których nie zapominam, ale za każdym razem jest mi miło je zobaczyć. Mi smutno, że to już ostatni dzień, kiedy na niego patrzę. Myślę, że następnym razem dopiero za jakieś 10 miesięcy. Zobaczymy, czy będzie Malaga, czy może będzie jakieś inne miejsce. Na pewno już drugi rok Maladze mi się podobał, jestem zajarany, ale coś głód mi rośnie na coś ciekawszego. W dzisiejszym odcinku zastanowimy się jeszcze nad jedną rzeczą. Natalia twierdzi, że enduro to jest dyscyplina dla ludzi, którzy nie potrafią zjeżdżać. Dzisiaj to zweryfikujemy. Oto jeden z etapów naszej dzisiejszej wycieczki enduro. Które myślę, że bardzo dobrze odzwierciedla OS Enduro. Ogarnęła, dobrze. No, jak tam enduro? To jest lawina kamieni! To jest enduro! Ale mi się wydaje, Janek, że Blackbird lepiej zjeżdża od Rootsa. Może to być prawda? Ogólnie masz tak. Masz lepszą amortyzację i masz lepszą geometrię. No właśnie. Bo Rus ma oldschoolową geometrię i jest wysoki, taki na stołku. A tu, no. Jak tam Natalia, wrażenia? Fajnie, bardzo fajna trasa, podoba mi się tutaj. Natalia właśnie powiedziała pierwszy raz, że podoba jej się enduro. Ogólnie to wymieniłem mój plecak. Wymieniłem mojego Evoca na Foxa. Oczywiście plecak też jest z protektorem, ten ma protektor D3O. No jestem zadowolony, zdecydowanie mniejszy, ten był troszeczkę dla mnie za duży, ale muszę przyznać, że Evox się naprawdę długo trzymał i był świetny. Zobaczymy, jak będzie się trzymał ten. Ogólnie ten w wersji z bukłakiem i z D3O kosztuje mniej więcej tyle samo, co tamten Evox. Czyli dużo, bo około 700 metrów. Molinos, Benalmadena, a tam daleko za górą jest Malaga, a tam Afryka, a to prawie nie widać. Mam czasem taką rozkminkę, jak na jakieś takie fajne miejsca, czy w jakimś fajnym klimacie, że wjechało na rowerze, to robię sobie zdjęcie oczami. To jest śmieszne, ale to takie fajniejsze zdjęcie, bo tak pamiętasz wiatr, zapach, temperaturę, więcej emocji.
co prawda w głowie potem się to trochę transformuje z czasem, ale to naprawdę fajna sprawa. Taki właśnie flashback wracający. Bo to jest na pewno jedno z takich miejsc. Piotr się zajarał kudosami, a że nie ma jeszcze swojej strawki, to tutaj na dole macie cały nasz przejazd dzisiejszy. Możecie sobie ściągnąć jako GPX-a, na przykład tu będziecie, to możecie przejechać. To są wszystkie trzy główne trasy. No i możecie dać kudosa, bo to tak jakbyś dali kudosa mi i Piotrkowi naraz. Dawaj Piotrek, prowadź. Dobrze Natalia! Technical section. Dawaj, dawaj. Proszę Natalia, zasłużyłaś na piąteczkę. Jak tam Natalia, twoje podejście do enduro? Enduro jest super! Daj ten pod spray, bo trochę wystygłem. Dzisiaj działa wyciąganka, ale tam jeden wiazd o 20 euro. I kilka placków mniej. Nie opłaca się. Nie opłaca się. Jak było? Co to jest? Co kurwa jest? Machaliśmy ci. Tak? No, widziałaś? Nie. Tam z tego domku na szczycie. Było super. Mówię Jankowi. Janek, brakuje nam 15 metrów. Chodź jeszcze za zakręt. Za zakrętem powiedziałem, chodź jeszcze jeden. Już wystarczy. Mówi, dobra, już jesteśmy w połowie drogi, dawaj na szczyt. I tak z 15 metrów zrobiło się 120. A potem, o mój Boże, życie tam nie było. A jeszcze jechałem na zablokowanym zawieszeniu. O mój Boże! I jeszcze, o nie wiem czemu. To było super. A jeszcze bonus taki, że kto idzie na wysokich obcasach i z browarem? Morda czerwona. Weź Grażyna ich tu puść, tu robisz z tym. O mój Boże. Na szybko skoczyliśmy na bazę, podmieniamy rowerki, jemy obiadek i lecimy dalej na rower. Zrobiło się ciemno i przyjechaliśmy na skatepark do Malagi. Już wyglądamy jak ludzie. A nie jak Power Rangers? Nie jak Power Rangers. Stylowi. Piotrek, wytłumacz mi jedną rzecz, jak to jest, że ciuchy na freeride muszą być luźne, a ciuchy, a spodnie na dirt muszą być ciasne. Bo to jest styl dzieciaku. Dobra. Nie wiem, jebać skate. Ledwo weszliśmy na skatepark, a już nas wyrzucili. Tak naprawdę minęły te 2 godziny bardzo, bardzo szybko. To nic nie nagraliśmy z GoPro. Pora wracać do domu, zacząć się pakować i przygotowywać się do jutrzejszego wyjazdu. To już koniec. Zakończenie odcinka ostatniego dnia Maladze. Kończymy na promie pomiędzy Barceloną a Maseboną. Ostatnie kilka dni spędziliśmy w Barcelonie. Nagrywaliśmy tam troszeczkę materiału dla Dartmura. Troszkę sobie pojeździliśmy na dercie. Troszkę sobie uszkodziłem kostkę. Było ogólnie strasznie dużo młynu, więc nie mieliśmy czasu podsumować. Teraz jest spokój, cisza, 24 godziny na promie i spokojnie możemy sobie podsumować, jak nam się podobały ostatnie 2 miesiące. Magda. Mi się bardzo podobało, bo było ciepło i wreszcie zrobiłam progres na dzikich trasach. Tak, po dzikich korzeniach. Po dzikich korzeniach, po luźnych kamieniach. Może nie jest to jakiś
niesamowity progres, 1000%, ale czuję się lepiej w takich warunkach i to było dla mnie bardzo ważne. Ja ogólnie chciałabym w tym roku popracować właśnie nad takimi bardziej dzikimi endurotrasami, bo to jest coś, co mnie przeraża. Dla mnie, jeśli chodzi o te 2 miesiące w Malawze pod względem sportowym, no to na pewno czuję się bardzo dobrze. Znowu jest forma życia. Świetnie się czuję. Tak naprawdę nie mam możliwości aż tyle podjeżdżać, ćwiczyć, jeżeli mamy sezon, bo dla mnie sezon letni no to sezon ciężkiej pracy. Oczywiście pracy, którą lubię, ale jednak ciężkiej pracy. Bardzo się cieszę, że kolejną zimę spędziliśmy w Maladze. Na pewno kolejnej nie będziemy chcieli spędzać w Polsce. Gdzie ją spędzimy, jeszcze nie wiemy. Zawsze sobie cenię, kiedy wyjeżdżam na dłużej, kiedy jestem w stanie się odciąć od takiego naszego hermetycznego świata, w którym żyjemy. Nasi najbliżsi znajomi, rodzina, nasze otoczenie. To jest taki świat, który czasem się wydaje, że tak wygląda świat. A świat tak nie wygląda, to jest tylko taki jeden z małych wycinków tego wszystkiego, co nas otacza. Kiedy jednego dnia lecę z Dubaju do Hongkongu, a drugiego dnia jesteśmy na promie, który początkowo płynie z Afryki i na miejscu widzimy całe rodziny, które śpią na schodach, to człowiek sobie zdaje sprawę, że nic nie jest tak naprawdę do końca rzeczywiste, to co widzi codziennie. Że to nie jest cała rzeczywistość, tylko wycinek, pewien fragment tego świata, w którym się otacza. I naprawdę takie 2 miesiące poza domem, w innym świecie, pozwala fajnie złapać dystans do tego, co się dzieje dookoła. I docenić to, jak się żyje. Ja chciałabym powiedzieć jeszcze na koniec, że polubiłam podjeżdżanie. A ja chciałbym was jeszcze zapomnieć o jednej ważnej rzeczy. Ostatni czas był bardzo, bardzo napięty i nakręciliśmy naprawdę sporo materiału. Będzie odcinek i o torku, będzie odcinek o trasie z Not Too Bad, będzie odcinek... Making of Bluebird. Bardzo fajny odcinek. Z Olkiem Wieczorkiewiczem będzie odcinek o tym, dlaczego został mistrzem Europy. Ale to wszystko w swoim czasie. Musimy wrócić do domu, troszkę się ogarnąć, przygotować odcinki. A już od kwietnia ruszamy znowu z Żarem, czyli z wypożyczalnią. Wyjeżdżamy z Warszawy na Żar, z szkoleniami. Pełną petardą też rusza Kazurka razem z Piotrkiem Krajewskim, który trzyma rękę na pulsie. Więc naprawdę zaczyna się kolejny rok pełen rowerowej przygody. Dlatego chociaż wyjeżdżamy z ciepłego kraju i było świetnie, to naprawdę się cieszymy, że już wracamy. Bo jest dużo do zrobienia, dużo fajnych rzeczy. Jest dużo fajnych rzeczy do zrobienia. Trzymajcie się. Cześć!